Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj po krótkiej przerwie kilkutygodniowej dr Piotr Rubas. Witaj Piotrze, szczęść Boże. Daj Boże, witam serdecznie. Piotrze, no właśnie, nie rozmawialiśmy kilka tygodni. Myślę, że jest kilka spraw, które warto omówić. Niektóre to będą sprawy, które już żeśmy sygnalizowali wcześniej, ale teraz one się rozwijają. Natomiast z takich pewnych nowości, chociaż sprawa jest w zasadzie historyczna, ale afera wokół tej sprawy jest czymś nowym, to znaczy i doprowadziła też do kolejnych podziałów wśród Polaków, pomimo że i rządzący, i opozycja starają się tutaj zachowywać w wielu sprawach jedność, w sensie obrony tej postaci, to jednak kontrowersje wokół kardynała Wojtyły, Karola Wojtyły, z okresu, kiedy był arcybiskupem w Krakowie, a potem papieża Jana Pawła II, no jednak spolaryzowały społeczeństwo i jest sporo głosów za i przeciw i wokół samej postaci Karola Wojtyły, ale też wokół tego, po co w tym momencie ktoś po te tematy, dla niektórych tematy zastępcze, sięgnął dokładnie na początku roku wyborczego. No bo rok wyborczy teraz powoduje, że nagle jakieś uchwały w obronie Jana Pawła, jakieś marsze w obronie Jana Pawła i w ogóle Jan Paweł z zagrobu staje się postacią numer jeden polityki, przynajmniej w Polsce. Jak ty to oceniasz? No, tak, jest to gorący temat, który jest w tej chwili wyciągnięty na plan pierwszy. Myślę, że mówiąc tutaj językiem Grzegorza Brauna, jest to klasyczna piłeczka wystawiona przez Amerykanów do ścięcia dla rządzącego reżimu warszawskiego, dla Prawa i Sprawiedliwości. No, ponieważ jest to doskonały prezent, takie podgrzewanie emocji, podgrzewanie, rozpuściwanie nastrojów. Jest to doskonały prezent właśnie do tego, co Polska jakby no, przerabia, społeczeństwo polskie czy ta opinia publiczna głównego nurtu, czyli walka Tutsi i Hutu, tak? Podsycanie jednych przeciwko drugim, tak żeby, to jest wszystko podszyte olbrzymim cynizmem i fałszem, ale celem tego jest właśnie zaprezentowanie się tych socjalistów żoliborskich jako jedynych prawych obrońców tutaj tradycji, kościoła, porządku, wiary, rodziny, własności. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z prawdą, natomiast ta druga strona, ta strona lewacka, no tutaj chce się zaprezentować jako tacy postępacy, Europejsowie, no i cały stek tego modernizmu, co też jest jakby doceniane przez ich elektorat i jest to całkowicie bezsensowne. Myślę, że ten temat jakby został tutaj poruszony przez no, to zachodnie globalistyczne lewactwo. Autorem tych tez jest jakiś bodajże holenderski lewak, no tutaj organicznie nienawidzący Kościoła i wszystkiego, co się z Kościołem katolickim kojarzy. No więc myślę, że akurat no nie należałoby się tutaj włączać w ten nurt ataków przeciwko Janowi Pawłowi II. No, najwłaściwszą w mojej ocenie tutaj oceną postaci Jana Pawła II, Karola Wojtyły, jest no, chyba to stanowisko, które u ciebie na antenie poruszył redaktor Arkadiusz Miksa. Myślę, że to jest najbardziej wyważona i taka najbliższa prawdy ocena, czyli no, to, co było dobrego w pontyfikacie Jana Pawła II, należy docenić, czyli no, zaangażowanie w obronę życia poczętego. Natomiast no, też nie wolno nam zapominać o tych rzeczach, które zaszkodziły Kościołowi, mianowicie o tym, że no, Karol Wojtyła już jako kleryk, później jako kardynał, złamał składaną przez siebie, bo on przecież wstępując w szeregi Kościoła katolickiego przedsoborowego jeszcze,
no, musiał złożyć przysięgę antymodernistyczną, tak, która z początków XX wieku, każda osoba duchowna tą przysięgę musiała złożyć, a no, niestety jego cały pontyfikat był zaprzeczeniem tego ducha tradycjonalistycznego, no, żeby chociaż tu wymienić ekskomunikowanie arcybiskupa Lefebvre'a, który był wierny tej tradycji. Inna kwestia, no to właśnie to, co pan Miksa poruszył, to było no, niebagatelne zaangażowanie w wpychanie Polski do eurokołchozu. To, żeby nasz kraj, ojczyzna Jana Pawła II, żeby przyłączyła się do struktur unijnych. No, myślę, że żadne tutaj wygibasy słowne, bo były takie próby podejmowane przez środowisko ojca Rydzyka, żeby to przedstawić, że w zasadzie on nie chciał tego powiedzieć. No to jest próba zrobienia kwadratury koła. Stanowisko Jana Pawła II było jednoznaczne w przededniu akt tego referendum akcesyjnego. No, jednoznacznie się wypowiadał, że no, nie ma dla Polski w zjednoczonej Europie nie ma alternatywy. Zresztą jego postawa wobec anschlussu innych krajów do eurokołchozu, eurobolszewi, każdy powinien tu wiedzieć, czym jest ten projekt globalistyczny, antychrześcijański, antyrodzinny, no, którego celem jest zniszczenie narodów europejskich, zbudowanie nowego porządku świata. No, na przykład w Austrii Jan Paweł II, to było jeszcze w latach, kiedy Austria przystępowała do Unii Europejskiej, w latach 90. XX wieku, no, zabronił udzielania, gdzie te środowiska eurosceptyczne gromadziły się na różnych spotkaniach, odczytach, w salkach parafialnych przy kościołach. Jan Paweł II tego zabronił. Więc jego stanowisko było jednoznacznie prounijne. Inną kwestią, którą też tutaj należy jakby wspomnieć, jest no, to, że pontyfikat Jana Pawła II był jednym z najdłuższych pontyfikatów. I zadajcie sobie Państwo pytanie, czy w ciągu tego pontyfikatu możecie znaleźć chociaż jedną wypowiedź, jedno pochylenie się nad kwestią no, bestialsko pomordowanych tysięcy, no, no, około 200 tysięcy Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich, właśnie w Małopolsce Wschodniej. Jan Paweł II wtedy jeszcze jako ksiądz był właśnie w Małopolsce Zachodniej, czyli w Krakowie, więc nie aż tak daleko. Ja szukałem jakiegokolwiek odniesienia, niestety nic takiego nie znalazłem. Wprost przeciwnie, było nawoływanie do tego, co no niestety w hierarchiach Kościoła katolickiego realizuje od lat, czy już kilkunastu lat. No otóż było wezwanie do tego, że tutaj mniej więcej sens tych słów był taki, że chrześcijanie obu narodów, polskiego i ukraińskiego, muszą oderwać się od bolesnej przeszłości i razem iść w stronę przyszłości. Więc to było wygłoszone w sytuacji, w czasie pielgrzymki na Ukrainę, i Jan Paweł II na hipodromie w Lwowie wyniósł do chwały ołtarzy kilkunastu popów grekokatolickich, którzy no, byli prześladowani w czasach sowieckich, z których większa część była mniej lub bardziej zaangażowana we wspieranie no, tego szowinizmu, tego nacjonalizmu ukraińskiego, który doprowadził postaci takie jak Józefa Kocyłowicz, który jest, on został wyniesiony do godności Sługi Bożego, czy Nikita Budka, czy kilku innych, no oni byli, no trzeba to powiedzieć wprost, zbrodniarzami, którzy się angażowali bezpośrednio w kolaborację z hitlerowskimi Niemcami, święcili sztandary zbrodniczym formacjom SS Galicien, byli po prostu zdrajcami państwa polskiego, którego byli wcześniej obywatelami. I wyniesienie tych osób do chwały ołtarzy no jest bardzo, bardzo wstrząsające przy jakimkolwiek braku chociażby wspomnienia o tak chwalebnych postaciach jak ksiądz Ludwik Wrodarczyk, czy Wrodarczak, który no, zginął przecięty żywcem piłą przez kobiety ukraińskie,
bo trwał na placówce i bronił Najświętszego Sakramentu przed napadami tych bandytów. Więc no, to męczeństwo setek polskich kapłanów, polskich zakonnic zostało zupełnie przemilczane. Warto, myślę, też o tym pamiętać przy ocenie pontyfikatu Jana Pawła II. I no, w ten sposób bym to widział. Natomiast no, ta obecna sytuacja, tak jak tutaj wielu z Twoich gości to słusznie wspomniało, no jest klasyczną ustawką, która ma odwrócić uwagę od najważniejszych spraw, czyli no, coraz większemu podporządkowywaniu Polski dyktatowi z Brukseli, no i też właśnie takim fajerwerkiem w roku wyborczym. No my też często z moimi rozmówcami, przynajmniej z niektórymi, dostrzegamy, że tak naprawdę to jest trochę temat zastępczy, tak trochę pod publiczkę, bo to wiadomo, że to wzbudzi sensację, zainteresowanie, sprawa pedofilii i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś jest wyniesiony do godności kardynalskiej, a potem wybrany papieżem, to jego zadaniem nie jest bycie policjantem, który ściga jakichś pedofili, czy to w sutannach, czy bez sutan, tylko jego zadaniem jest strzec depozytu wiary. I tu oczywiście rozróżnienie dyscypliny kościelnej, te grzechy również osób duchownych, to są sprawy ważne, ale to jest jak gdyby skutek tego modernizmu, a nie jego przyczyna. I dlatego zajmowanie się tym to jest jakaś taka pogoń za tanią sensacją, kiedy tak naprawdę główne zarzuty, jeżeli się wysuwa, no to właśnie dotyczą takich fundamentalnych spraw, jak stosunek do tradycji katolickiej, jak stosunek do na przykład zbrodni na narodzie polskim dokonywanych przez niestety inny odłam grekokatolicki, no ale jednak kościoła katolickiego. I to są bardzo bolesne, bardzo trudne i dużo ważniejsze sprawy niż zamiecienie pod dywan jakiejś sprawy jakiegoś księdza pedofila. Zresztą tu charakterystyczna wypowiedź papieża Bergoglio. Franciszek stwierdził, no generalnie to wszyscy biskupi tak robili, tutaj Karol Wojtyła w niczym się nie odróżnia od biskupów z lat 60. i 70., którzy tego typu sprawy u siebie w diecezjach na całym świecie też zamiatali pod dywan. No dobrze to ująłeś, Rafale, bo tutaj jest pomylony skutek z przyczyną. Otóż właśnie przyczyną było puszczenie tego ścieku modernistycznego, wpuszczenie różnego rodzaju dewiantów, degeneratów w szeregi Kościoła katolickiego i to się odbywało na fali tej rewolucji obyczajowej z 68 roku, no, co było jakby towarzyszyła temu właśnie ta przebudowa liturgii w Kościele katolickim i ogólnie moralności. I wielu z tych biskupów, kardynałów szło jakby na fali czasu. No to tylko pokazuje, że rewolucja pożera własne dzieci i że no, później ci, którzy w jakiś sposób przyłożyli rękę do tego dzieła rewolucji, są przez, bo cierpią później wskutek tego i są atakowani za czyny, które na wcześniejszym etapie, na wcześniejszej, zgodnie ze wcześniejszą mądrością etapu, cieszyły się poklaskiem mediów, celebrytów, polityków, no bo przecież właśnie otworzenie wrót kościoła na oścież wobec środowisk homoseksualnych dało wprost no, tego typu zachowanie, jak to, o czym my tutaj mówimy. I no, oczywiście można by wspomnieć też o sprawie tak zwanego Legionu Chrystusa w Meksyku, gdzie były jakieś tam sygnały wobec strony Stolicy Apostolskiej, że założyciel tej formacji dokonuje nadużyć wobec nieletnich i dopiero później za pontyfikatu, w zasadzie na początku pontyfikatu Benedykta XVI ta sprawa została wyjaśniona, więc tego typu przykłady, jakieś przesłanki, że coś takiego było, no tutaj można rzeczywiście pewne tego typu zdarzenia były, ale myślę, że to wszystko jakby ta cała narracja
ta cała histeria, no ma na celu uderzenie ogólnie w fundamenty Kościoła katolickiego, zniszczenie resztek tego nawet już modernistycznego Kościoła, no bo widzimy w chwili obecnej Kościół, część Kościoła, konkretnie chodzi o episkopat niemiecki, już popadł w totalną herezję, będzie błogosławił parom homoseksualnym. No to jest po prostu już całkowite, jeszcze nieformalne, ale już faktyczne zerwanie no, z jednością Kościoła katolickiego i bardzo wymowne jest milczenie Watykanu, bo papież Franciszek właśnie toleruje tego typu zachowania, nie zdejmuje z urzędu właśnie tych biskupów, którzy głoszą herezję, głoszą zaprzeczenie moralności katolickiej, tylko na przykład walczy z duchownymi, między innymi z jednym z biskupów, bodajże to chodziło o biskupa diecezji w Puerto Rico w Ameryce Południowej, którego zdjęto właśnie z pełnionej funkcji bez podania przyczyn. Ten biskup był jednym z niewielu, którzy sprzeciwiali się przeprowadzaniu no, masowego podawania eliksiru. I też był dość oporny wobec właśnie różnych jakichś dziwactw, wygłupów modernistycznych, ekumenicznych. No więc zapłacił za to zdjęciem z funkcji, ze stanowiska. I no to jest ten kierunek, do którego prowadzi no, Kościół powszechny Bergoglio. Więc no, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Myślę, że przejdziemy do kolejnego tematu, a tym tematem może być niedawno zakończona wizyta prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej w Moskwie. Myślę, że to spotkanie Xi Jinpinga z Władimirem Władimirowiczem Putinem, mimo że niektórzy mówią, że nie miało większego znaczenia, jednak było ważnym spotkaniem. I teraz jest kwestia tego, jak do tego 12-punktowego planu pokojowego przedstawionego przez prezydenta Chin ustosunkuje się no, strona przeciwna, czyli Ukraina i jej sponsorzy, jej patroni międzynarodowi, bo wiadomo, że bez tych sponsorów Ukrainy, dostawców broni, dostawców pieniędzy, ta wojna już by się skończyła rok temu, po kilku tygodniach, natomiast przez to, że w Ukrainę są pompowane takie ilości pieniędzy, takie ilości broni, to ta wojna cały czas trwa. Wiadomo, że ten plan pokojowy być może nie jest do końca po myśli prezydenta Rosji, no ale został przez Rosję jednak zaakceptowany. W pewnym sensie Rosja no, nie ma innego wyjścia, bo tu Chiny rzeczywiście wychodzą z czymś konkretnym. No i Rosja sobie nie może teraz pozwolić jeszcze na dodatkowy konflikt z Chinami i powiedzieć, że wasze pomysły na pokój na Ukrainie są głupie. Więc myślę, że tu Chiny w dużym stylu powracają. A w zasadzie, jeżeli chodzi o ten konflikt, to wkraczają z pewną inicjatywą. Zobaczymy, jak to będzie odebrane przez Kijów, a zwłaszcza przez Waszyngton i Londyn, bo tu w zasadzie będzie zapadała decyzja, czy ten projekt chiński jest czymś ciekawym i wartościowym. Jak uważasz, czy była to ważna wizyta i czy stać w tej chwili Zachód na to, czy Zachód jest na tyle silny, że może całkowicie zignorować propozycje chińskie? Myślę, że była to ważna wizyta i no, nie można przejść do tego nad tym, do porządku dziennego, pominąwszy to całkowitym milczeniem. Ta wizyta pokazała też, że no, nie jest tak jak tutaj reżimowe media w naszym kraju, czy ogólnie mówiąc na Zachodzie, to jest bardziej stonowane. Szczególnie media nad Wisłą wpadły w taki amok, w taki szał. Przedstawiam no, Władimira Putina jako zło wcielone, Rosję jako ośrodek imperium zła. To się z tego typu pohukiwania daje się słyszeć właśnie ze strony różnych nadajników.
tego głównego ścieku. No, a jednak sytuacja na świecie jest taka, że no, jest wiele innych poważnych państw, które no, bezkrytycznie nie popiera właśnie tej krainy Wu, tylko próbuje znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Oczywiście Chiny, jest to państwo, jest to imperium, państwa aspirujące tutaj do przewodnictwa na świecie, państwo zbrodnicze, no, wystarczy wspomnieć ich politykę w zasadzie ludobójczą wobec Ujgurów. Ale w tym konkretnym przypadku myślę, że jest to interesująca propozycja i tak jak to słusznie nadmieniłeś, no ci wszyscy, którzy dostarczają broń do Kijowa, to są podżegacze wojenni, to są ludzie odpowiedzialni za te dziesiątki czy już setki tysięcy osób zabitych wskutek działań wojennych, no bo rzeczywiście gdyby i tutaj na pierwszy front wysuwa się reżim warszawski, któremu wtóruje no, zjednoczona opozycja, bo właśnie to pokazuje, że w sprawach naprawdę ważnych dla Polski, no te partie okrągłostołowe mówią jednym głosem. No warto tu też zaznaczyć, że tak jak to doskonale ujął w rozmowie z tobą Leszek Szostak, bardzo mądrze twierdząc, że właśnie Konfederacja poza jednym Grzegorzem Braunem jest również partią wojny, ponieważ również wielokrotnie ustami swoich przedstawicieli, czy to z Ruchu Narodowego, czy to z partii Korwin, teraz Nowa Nadzieja, no dawała wyraz poparciu tej polityki wspierania Kijowa i wzbraniała się chociażby przed odpowiedzią, oficjalnym udzieleniem odpowiedzi na zapytania ze strony portalu wprawo.pl, jaki jest jednoznaczny ich stosunek wobec tych wspierania tych działań militarnych, masowej akcji przesiedleńczej, ukrainizacji Polski. Oni się dystansują od tej inicjatywy, więc no, widać, że tutaj grają jednoznacznie na koalicję z PiS-em i warto to też mieć jakby w pamięci. Natomiast no, no, co do samej propozycji Chin, no, no myślę, że ten konflikt będzie jeszcze trwał, być może dojdzie do jakichś porozumień, ale podejrzewam, że co najmniej rok, może więcej, tutaj jeszcze będziemy świadkami tego konfliktu. No to jest oczywiście bardzo niekorzystne dla zwykłych mieszkańców krainy U, gdyż no, w ich interesie byłoby to, myślę, że umieranie za to, żeby przy władzy był no, żydowskiego pochodzenia prezydent Zełenski, no mija się z celem, ponieważ przed tym konfliktem, przed tą wojną, no Ukraina była obrazem totalnej korupcji państwa rządzonego przez jakichś banksterów, oligarchów, więc chyba dla nich lepszy byłby wariant rządu, nawet z nadania Moskwy, ale jakiegoś rodzaju stabilizacji, jakichś perspektyw, no i rozwoju, bo teraz to idzie wszystko w kierunku no, całkowitego zniszczenia walki do ostatniego Ukraińca. Do tego dąży Zachód, do tego dąży tutaj siły globalistyczne, no i oczywiście o żadną niepodległość Ukrainy tu nie chodzi, tylko o ten realizację tych globalistycznych celów. No właśnie, chyba już gorszego okresu historycznego to terytorium ukraińskie nie może mieć pod rządami komika, błazna i narkomana po prostu, który podkreśla, że niedługo będzie defilada zwycięstwa w Moskwie pobitej przez Ukraińców. No to no nie wiadomo właśnie, czy się śmiać, czy płakać, bo ta sytuacja naprawdę jest bardzo ciężka. Natomiast Chiny w swoim stylu. Te 12 postulatów to między innymi postulat, że na przykład prawo międzynarodowe, pewne traktaty muszą być ponad prawami człowieka. No to jest charakterystyczne. Chiny, to akurat w tym wypadku jest dobry kierunek, bo twierdzenie ciągle i podkreślanie praw człowieka no spowodowałoby, że na przykład z Chinami nikt by nie chciał rozmawiać, bo wiadomo, że Chiny mają problemy z tak zwanymi prawami człowieka, natomiast prawa człowieka dla nas, ludzi wierzących, nie są najważniejsze. Dla nas najważniejsze są prawa Boże. Jeżeli w imię praw człowieka, no aborcjonistki, oba aborcje też w imię praw człowieka, w imię wolności, prawda, wyboru walczą.
Więc prawa człowieka często są tak naginane przez zwłaszcza lewactwo, że po prostu nie należy się nimi kierować. I tu słusznie mówią, że pewne układy, pewna stabilność, pewna równowaga międzynarodowa jest ważniejsza od praw człowieka. Podkreślają sprawę ochrony cywilów i jeńców, co też jest ważne, bo akurat chyba w tej dziedzinie podczas tej wojny no, dochodzi może nie do masowych, ale do licznych jednak nadużyć. Są za tym, żeby wznowić handel, w ogóle handel, ale zwłaszcza handel zbożem i artykułami spożywczymi. To jest ważne, bo w tym czasie, kiedy duża ilość zboża zalega w jakichś magazynach ukraińskich, a w Afryce czy w innych częściach świata ludzie głodują albo są na skraju głodu, no jest to sytuacja nienormalna, lepiej tutaj ten handel uwolnić, niech sobie po prostu ludzie handlują, jeżeli to ma zapobiec jakiejś śmierci głodowej, to oczywiście to jest dobry kierunek. No zobaczymy, czy te rozmowy pokojowe i ten plan pokojowy prezydenta Xi Jinpinga zostanie jakoś uwzględniony. To może o Chinach i Rosji tyle. Przejdźmy może do spraw krajowych, a tu się wiele dzieje. Na przykład jest tak zwany strajk przewoźników, który wybuchł całkowicie spontanicznie i nagle temu strajkowi swojego poparcia, ku pewnie mojemu, ale chyba nie tylko mojemu zaskoczeniu, udzieliła głównie Konfederacja. No więc ja właśnie tak się nieraz zastanawiam nad spontanicznością pewnych wydarzeń. Natomiast zwłaszcza dla partii Nowa Nadzieja, a także dla Ruchu Narodowego, to jest charakterystyczne, że oni zawsze chcą znaleźć taki jeden eliksir na wszystkie choroby. Narodowcy, jak się coś dzieje, maszerujemy, organizujemy nowy marsz. W tej chwili Robert Bąkiewicz zaangażował się w organizację marszu Jana Pawła II, który za tydzień ma przejść ulicami Warszawy, więc teraz będą marsze Jana Pawła, może jeszcze jakieś inne, zobaczymy. Natomiast wiadomo, że jak się coś dzieje niepokojącego, no to wtedy Nowa Nadzieja zgodnie ze swoją tradycją mówi: obniżmy podatki, prawda? No i to pojawienie się strajku przewoźników i wsparcie dla strajku przewoźników no jest optymistyczne, dlatego że to jest coś nowego, że nie maszerujemy, nie obniżamy podatków, tylko właśnie wspieramy strajk przewoźników. Ja mam takie podejrzenie, że nie tylko wspieramy, ale i organizujemy ten strajk. Dokładnie tak, ponieważ osoby bardziej dociekliwe, no tutaj Konfederacja się bardzo hucznie chwali na mediach społecznościowych, że Konfederacja wspiera strajk przewoźników, natomiast no, wystarczy odrobina cierpliwości, żeby doszukać się, no nawet tam podają gdzieś na dole strony w informacji, że organizatorem tego strajku przewoźników jest jeden z członków Konfederacji. Mogę się mylić, nie pamiętam nazwisko, bodajże z Podkarpacia, ale z któregoś regionu Polski, członek Konfederacji organizuje to, więc Konfederacja wspiera sama organizowany przez siebie protest, no to mi przypomina praktyki różnych molochów, gigantów, takich jak Coca-Cola, kiedy to już kilkanaście lat temu ludzie przestali kupować produkty właśnie z logo Coca-Coli, więc oni poszli w tym kierunku, że zaczęli produkować i sprzedawać produkty nie kojarzone z nimi, takie jak chociażby kropla Beskidu czy inne napoje, które się nie kojarzyły z tą marką Coca-Coli. No i ukrywali się pod tego typu różnymi awatarami. No jest to takie dość płytkie zagranie. Tutaj nawet sama treść tych postulatów wysuwanych przez przewoźników, no przecież na litość boską, to wprost przeczy temu wszystkiemu, co głoszą doktrynerzy od Mentzena z partii Korwin, Nowa Nadzieja. Oni tutaj podnoszone są kwestie tego, że no jest konkurencja, nieuczciwa konkurencja ze strony ukraińskich przewoźników, że i Białoruski. 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 Nie, rosyjski.
Przepraszam, właśnie pochodzi. Ukraińscy przewoźnicy są jak najbardziej w porządku. Natomiast właśnie, to właśnie, też. To pokazuje obłudę, bo obłudę. W jednej chwili partia Nowa Nadzieja przestaje być partią liberalną, wolnorynkową, a staje się członkiem partii wojny. To znaczy wykorzystuje tak. To, zapomina o swoich poglądach, nazwijmy to, gospodarczych, a wpisuje się w narrację antyrosyjską i antybiałoruską. Dokładnie tak. No i zauważmy to, że ja na przykład na tym proteście nie widziałem żadnego przedstawiciela partii Nowa Nadzieja. Oni oczywiście musieli dać zielone światło na tym, bo wobec tego, ponieważ no nic w chwili obecnej bez zgody tych dwóch najważniejszych przywódców Konfederacji, czyli Mentzena i Winnickiego, się nie odbędzie. No to pokazuje cynizm tego środowiska, tak, bo jest podnoszone, że przewoźnicy z krajów właśnie Białoruś oraz Rosja stanowią tutaj konkurencję, że zaniżają ceny usług. No przecież to jest, dokładnie się wpisuje w doktrynę liberalną, żeby otworzyć rynek wobec wszystkich. Myślę, że należałoby protestować, ja również jestem zwolennikiem wolnego rynku, oczywiście z zachowaniem zdrowego rozsądku. No, należałoby się dopominać skasowania ograniczeń, utrudnień biurokratycznych wobec polskich przewoźników, no bo jeżeli te usługi świadczone na terytorium Polski będą tańsze, no to gospodarka oczywiście na tym zyska. No jest to klasyczne posunięcie takie przedwyborcze, szukanie elektoratu, no i tak jak właśnie zauważyłeś też zagranie w kierunku PiS-u, bo o przewoźnikach z Ukrainy ani mrumru, w ogóle nie ma żadnego wspomnienia na ten temat i to jest bardzo charakterystyczne, że oni się tutaj jakby wpasowują w rolę już przyszłego koalicjanta, no i tylko należy ubolewać, że no Grzegorz Braun patronuje temu, tej inicjatywie, jakby firmując swoim imieniem i nazwiskiem, no, działania tego typu cynicznych, obudnych, pseudoantysystemowców. No zanim przejdziemy do kolejnego pytania, to jeszcze taka refleksja, że gdyby ci przewoźnicy rosyjscy czy białoruscy na swoich platformach, na swoich ciężarówkach zaczęli dowozić na Ukrainę Leopardy i Abramsy, to by się okazało, że nikt nie będzie im w tym przeszkadzał. To generalnie chodzi o to, żeby po złości zaatakować, że tak powiem, tą stronę konfliktu, która no, nie jest po stronie Ukrainy. Dokładnie tak. Myślę, że to jest ten cel i no, oni do tego dążą. Jest to bardzo słabe. Kolejna sprawa, która mnie troszeczkę niepokoi, to jest to, o czym żeśmy mówili już od dłuższego czasu, można powiedzieć, my to chyba rozmawiamy na ten temat już gdzieś od 2 lat, a niektórzy inni zaczęli o tym rozmawiać kilka miesięcy czy kilka tygodni temu, takie coraz wyraźniejsze zbliżenie pomiędzy Konfederacją a PiS-em. Oficjalnie wszyscy mówią, że absolutnie to nie wchodzi w grę. Jarosław Kaczyński powiedział, no możemy rozmawiać z Konfederacją, ale oprócz Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikke, to tak, to może się jakoś dogadamy, ale oficjalnie jakiegoś sojuszu tutaj PiS nie ogłasza, tym bardziej Konfederacja mówi, że to tylko takie jakieś rozmowy techniczne, konsultacje, ale czuje się, że nawet urabianie opinii publicznej, nawet te sondaże najnowsze, no one są zawsze przez kogoś jednak zamawiane, prawda? One sugerują, że może dojść do sytuacji, kiedy PiS nie będzie mógł samodzielnie rządzić, że nie będzie miał na tyle dobrego wyniku, żeby objąć samodzielne rządy, ale wówczas jest szansa zdobyć większe poparcie niż opozycja, zwłaszcza Koalicja Obywatelska plus Lewica plus Polska 2050 i plus PSL, czyli można ich wszystkich przeskoczyć, jeżeli Konfederacja dołączy do PiS-u. No i nawet ostatnio się takie
badanie pojawiło, że historyczny najlepszy wynik Konfederacji 11%, czyli to jest wzrost z tych 11, czy w tej chwili 12 posłów do pewnie około 50, a może i lepiej, więc dosyć poważny klub powstaje. No i tak jak podobne machinacje robi strona no, oficjalnie przeciwna. My wiemy, że PiS i PO to jest to samo zło, tam jest więcej wspólnego niż jakieś rozbieżności, ale PO też chce wszystkie siły, nazwijmy to opozycyjne, oprócz Konfederacji zgromadzić przy sobie i twierdzi, że wtedy jest zagwarantowany dobry wynik. Platforma chce tak zrobić, a PiS z kolei chce przyciągnąć Konfederację, bo nie bardzo ma już kogo przyciągać i chce właśnie przeważyć na swoją stronę. Jak ty widzisz tą sytuację? No, nawet w tym sondażu ostatnim podano, że Konfederacja w jednej grupie płciowo-wiekowej jest na pierwszym miejscu. Mianowicie pierwsze miejsce 37% Konfederacja ma wśród mężczyzn w przedziale wiekowym 18-39. No gdyby w Polsce byli tylko mężczyźni w przedziale od 18 do 39 roku życia, no to wtedy Konfederacja wygrałaby wybory. Ja się tak zastanawiam, gdzie ci mężczyźni byli w czasie 2 lat z randemii, kiedy to po prostu reżim warszawski gwałcił polskie społeczeństwo, niszcząc, demolując gospodarkę. Jak mówił jeden z przywódców Konfederacji, do maseczek można się przyzwyczaić. No. Dokładnie tak. Tak jak słusznie zauważyłeś, Rafale, ja wiele innych osób już to przewidywało. Ja jeszcze kiedy miałem Facebooka, to zamieściłem, pamiętam, to było wiosna 2021 roku, jakby w reakcji jakoś w okolicach 1 marca. No, byłem po prostu wstrząśnięty tym, że przedstawiciele Konfederacji poza członkami korony Grzegorza Brauna składali wieńce pod tablicą żołnierzy wyklętych właśnie w Kagańcach. Tam był bodajże Dziambor, Kulesza i chyba ktoś jeszcze z Ruchu Narodowego. Oni wszyscy byli zakagańcowani. Dla mnie wówczas już było jasne, ta bardzo wymowna bierność, no, praktyczna nieobecność poza Grzegorzem Braunem oczywiście, ale Ruchu Narodowego i partii Korwin, czyli tego większej części Konfederacji, tego trzonu, ich wymowne milczenie, no to było bardzo symptomatyczne. Ja już wówczas stwierdziłem, zamieściłem taki post, że no przewiduję, że się to będzie wszystko rozwijać w tym kierunku, że właśnie ta część taka libertyńska z Dziamborem, z Sośnierzem na czele, ona podryfuje w kierunku, że dojdzie do rozpadu, podryfuje w kierunku tutaj tych środowisk lewackich, Platformy, być może Hołowni. No i w zasadzie to już ten scenariusz dzieje się na naszych oczach, bo zdaje się, że Artur Dziambor już takie pierwsze sygnały gdzieś mi się obiło uszy, że wypuścił, że być może no, będą startować tu z innych list, tych zbliżonych ale z Hołownią ma doskonałe kontakty również Grzegorz Płaczek. A no Grzegorz Płaczek to ma podobnie niczym PSL. Ja bym Grzegorzowi Płaczkowi polecił przypiąć sobie koniczynkę do czoła, kiedy występuje w czasie tych live'ów, ponieważ podobnie jak ta partia niby chłopska, Grzegorz Płaczek ma ponad 100% zdolność koalicyjną. Grzegorz Płaczek jest tak elastyczny, tak giętki, że on z każdym, dla dobra Polski oczywiście, rozumianemu po swojemu, on z każdym może wejść we współdziałanie. Więc no to jest po prostu groteska. No ja tylko dla Państwa, którzy by się oburzali, no tutaj przypomnę, że człowiek, który odmówił jednej z działaczek, konkretnie Kasi Poworeckiej, kiedy jej dom został podpalony, spalony dom jednorodzinny, ona go prosiła, żeby, ponieważ konto Grzegorza Płaczka nie było i nie jest likwidowane, banowane, tak jak wiele różnych kont działaczy antysystemowych prawicowych. Nie jest i nie będzie. I nie będzie. Otóż on odmówił tej aktywistce i symbolicznie wręczył jej 50 zł w ramach wsparcia, gdzie no, gdyby tylko zamieścił link dalej do zbiórki, no to mogłaby liczyć na jakieś wsparcie, ponieważ miał już wówczas szerokie zasięgi. Więc ktoś taki
No, dla mnie, w mojej ocenie, to jest działanie głównie na swoją osobę, na autopromocję. Ja nie ufam takim ludziom. No, ale tak jak już nie wspomniałeś, już powracając do tej konfederacji, no i też jeszcze tutaj, też nigdy za dosyć powtarzać, Grzegorz Płaczek nie był na protestach wolnościowych, tych organizowanych przez nasze środowiska, był natomiast na czarnym proteście w Tychach. Też warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi o Konfederację, to tak, oczywiście to te sondaże, ten wynik w sondażach, no skąd on miałby się wziąć? Szanowni Państwo, no, czy nagle to poparcie miałoby wzrosnąć pod wpływem rewelacji medialnych na temat konfliktu Winnickiego z Bąkiewiczem, gdzie to jest no, wybór między jednym a drugim złem, tak? Czy no nie wiem, pod wpływem rewelacji na temat przekrętów w prawyborach? No nie ma nic takiego namacalnego, co miałoby spowodować tak drastyczny, skokowy wzrost poparcia dla tego ugrupowania politycznego. Więc dlatego myślę, że tak jak powiedziałeś słusznie, sondaże są elementem kreowania rzeczywistości, przygotowywania tubylczego ludku na wydarzenia na scenie politycznej i stąd tego typu wzrosty. No nie dziwi mnie to, bardzo cyniczne i też godne pożałowania, cyniczne zachowanie tych politykierów, takich jak właśnie Mentzen czy Bosak, którzy solennie się zarzekają, że nigdy, nigdy z PiS-em nigdy, no jednocześnie w tym samym czasie jest artykuł, powiedzmy wypowiedź, chociażby na najwyższym czasie Janusza Korwin-Mikkego, który mówi wprost, że mogą stworzyć koalicję nie tylko z PiS-em, ale również z Platformą, w zależności kto będzie realizował ich jakieś postulaty. Więc oni jak najbardziej dopuszczają możliwość tego typu sojuszu, no, ze środowiskami stronniczymi, ze środowiskami okrągłostołowymi, które mają na rękach no, krew tutaj te 200 tysięcy nadmiarowych zgonów. Dla mnie to jest niedopuszczalne. W ogóle branie pod uwagę czegoś takiego. Miejsce tych ludzi jest na ławie oskarżonych, a nie w krzesłach w parlamencie obok właśnie Krzysztofa Bosaka, Roberta Winnickiego czy Sławomira Mecena jako koledzy koalicyjni. Więc no, to jest całkowite pomylenie z poplątaniem, ale no, widzimy już całkowite, no, widzimy tutaj rozmienienie się na drobne, odejście od tego, co zdawało się, że ta konfederacja jeszcze będzie reprezentować, czyli jakiekolwiek takie postulaty antysystemowe, prawicowe, narodowe, to wszystko zostało zarzucone. No i w zasadzie nie dziwi mnie to, bo ktoś, kto miał jakąś styczność z tymi ludźmi, no to wie, że ich celem jest, tak jak w przypadku różnych Rzymkowskich, Andruszkiewiczów, no dojście do wodopoju, do tego rozdzielnika w Sejmie i obsada różnych stanowisk, po prostu kariera polityczna. I poparcie różnych osób naiwnych, które widzą w tym jakiś ratunek, no jest godne pożałowania. No zresztą w ogóle ja nie mam złudzeń. Po tych 2 latach pandemii myślę, że każdy z nas powinien rozumieć, że ten teatr na scenie politycznej, te tubylcze wybory, no to jest tylko taka inscenizacja, która ma przykryć to, co się rzeczywiście dzieje za kulisami, czyli to, że politycy są marionetkami globalistów. Ma to jakby stłumić działania oddolne. To, co mówił Arkadiusz Miksa u ciebie, bardzo słuszne spostrzeżenie, że właśnie pod pretekstem właśnie takiego jednoczenia się politycznego, że tutaj jest wróg, Platforma, dochodzi do przejmowania różnych oddolnych, świetnie działających stowarzyszeń, jak Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, przez środowiska Roberta Bąkiewicza. No ja tutaj mogę powiedzieć z tego świadka, że tak powiem, z tego środowiska antysystemowego, wolnościowego, które było mocno zaangażowane, tego typu posunięcia też widzimy i one już od ponad roku trwają, bo są osoby takie, które próbują rozbić chociażby Stowarzyszenie Marty Macławik, Polska to my, Sosnowiec, osoba Szczepana Krzewickiego, no który po prostu tutaj też
jakby ma kontakty z osobami, które no, prowadziły różnego rodzaju ataki na zasłużoną działaczkę wolnościową Martę Wacławik, więc no, należy to jakby wszystko mieć w pamięci, że tego typu próby przejmowania różnych stowarzyszeń no, mają miejsce. To jest po prostu koncesja, nadawanie koncesji. Bąkiewicz po prostu był wcześniej. Bąkiewicz w 2018 roku, jak dopuścił na stulecie niepodległości prezydenta Dudę i innych ministrów pisowskich do Marszu Niepodległości, wtedy się już dał skorumpować, a teraz jest pośrednikiem, korumpuje dalsze środowiska. Towarzystwo Kukuł to nie jest pomysł Bąkiewicza, bo Bąkiewicz nie miałby na to pieniędzy, natomiast próby ingerencji, no to jest pas transmisyjny PiSu po prostu, ich polityki. Ja tą politykę nazywam operacją PiS-da, bo albo jednym PiS-da, a innym PiS nie da. I teraz jest kwestia taka właśnie, jaka jest odporność i ta operacja PiS-da no cały czas trwa na naszych oczach. I co bardziej chętni skorzystali z dofinansowań PiS-u, poszczególnych ministrów, różnych funduszy patriotycznych i tak dalej. I skutki tego widać. Ja pamiętam, jak jeszcze 2 lata temu chyba ze 3-4 razy wydzwaniał do mnie profesor Żaryn i prosił, żebym ja wziął jako centrum edukacyjne no, wsparcie z funduszu patriotycznego. Podkreślał moje zasługi, panie Rafale, pan tyle lat działa, już w latach 80. pan zaczynał, panu się należy, będzie panu łatwiej, nie będzie pan miał jakichś problemów takich finansowych z działalnością. No ja powiedziałem, że dziękuję, bo tak przeczuwałem, że no jednak jak się bierze jakieś pieniądze, to ten, który daje, później czegoś wymaga. Więc chwała Bogu, ani grosza od PiS-u nie wziąłem. Niektórzy wypominają, a głupi jesteś, jeszcze dziś w tym roku miałem takie głosy, uważaj, bo pod koniec marca ostatnie rozdanie funduszu patriotycznego, musisz się pospieszyć, bo jeszcze możesz coś dostać. Ja mówię, nie, nigdy nie brałem i nie chcę brać. No to jest po prostu fundusz gadzinowy do rozdysponowania, do korumpowania i tak jak jeszcze tutaj tylko uzupełnię z tym stowarzyszeniem Marty gdzie była próba ataku, rozbicia, przejęcia tego, no osoby takie jak Magda Macek czy pan Łoś, no próbowały na posiedzeniach tego stowarzyszenia czepiać się jakieś bzdurne o sumy kilkudziesięciu czy kilkuset złotych, tam było zgromadzone 1000 czy 2000 złotych, gdzie to stowarzyszenie działa silnie i opuściły w końcu to stowarzyszenie, no próbując jakby zdjąć Martę Wacławik, bardzo zasłużoną działaczkę tutaj z funkcji prezesa. No i potem widzimy właśnie osobę Szczepana Krzewickiego z Rudy Śląskiej, z Nowej Polski, ponad podziałami, który przywozi pana Łosia na marsz Dmowski na Zamek Kamracki akurat. No czyli pozostaje w jakichś stosunkach z osobami, które tego typu działalność próbowały robić, więc no to powinno nam wszystkim dawać do myślenia. Już mnie słychać? Tak, słychać. Na zakończenie chciałbym jeszcze poruszyć, jak zawsze, żeśmy mówili też trochę o sprawach historycznych, to tutaj pewne refleksje mam po pobycie w Krakowie kilka dni temu. Tam zakładano klub myśli polskiej. No i przyszło bardzo dużo osób, jak na tego typu inicjatywę. Natomiast wśród tych osób wydaje mi się, że samych narodowców, endeków, tak jak Myśl Polska, no to było na palcach jednej ręki, tak mi się wydaje. Spotkali się tam zwolennicy różnych organizacji społecznych, lewicowych, prawicowych, antysystemowych i tak dalej. Byli zwolennicy oczywiście Wojciecha Olszańskiego, byli zwolennicy Ponety z głosu obywatelskiego.
byli zwolennicy PRL, to jest polski ruch lewicowy, powstały niedawno i parę jeszcze innych tam środowisk się ujawniło. Natomiast ciekaw jestem, w jakim kierunku to pójdzie, bo Kraków jest specyficznym miejscem. Tam te duchy, duch z jednej strony spoczywającego na Wawelu marszałka Piłsudskiego, z drugiej strony duch spoczywającego co prawda na Watykanie, ale jednak popularnego mocno w Krakowie Karola Wojtyły. Oba duchy mocno antynarodowe, antyendeckie, mocno też postępowe w sensie takim wielu sprawach. No, życzę jak najlepiej temu klubowi, ale wiem, że będzie mu ciężko. Tym bardziej, że w Krakowie no, na przykład co i rusz tam się spotyka takie dziwne postaci. Na przykład na cmentarzu przy opactwie benedyktyńskim w Tyńcu spoczywa nie kto inny jak Henryk Krzeczkowski. Na pewno słyszałeś o Henryku Krzeczkowskim. On się naprawdę nazywał Hermann Gerner. Był Żydem, który ukończył szkołę NKWD w Riazaniu. Przez wiele lat była informacja, że zginął w jakimś pogromie, w jakiejś likwidacji getta gdzieś tutaj w Małopolsce Wschodniej, ale tam to raczej zginęli jego rodzice. On był na tyle cwany, że się stamtąd wyrwał. Zasłynął między innymi tym, że dzięki niemu polskie obywatelstwo zdobyła Anna German, ponieważ był drugim mężem matki Anny German i dzięki temu, że jako Żyd, polski obywatel ożenił się z tą kobietą, on nie był ojcem Anny, ale był jej ojczymem, prawda? To ta matka Anny German i sama Anna German mogły być w ramach repatriacji przerzucone do Polski. Natomiast po wojnie zrobił wielką karierę. Był agentem, zwłaszcza we Włoszech. Tam przez kilka miesięcy używał nazwiska szlacheckiego Henryk Meysztowicz. Rodzina Meysztowiczów ma do tej pory pretensje, że ten. Natomiast po powrocie z Włoch przyjął to nazwisko Henryk Krzeczkowski i robił karierę w Tygodniku Powszechnym. I jako taki liberał i oczywiście dobrego pochodzenia. Miał jeszcze inne przymioty, które go bardzo pomagały w tej pracy. Między innymi był homoseksualistą i stał się mentorem tej prawicy, której patronował Ruch Młodej Polski, Aleksander Hall, Wiesław Chrzanowski, no i tam w kierownictwie były między innymi Marek Jurek, Tomasz Wołek i wiele innych postaci. No i jak zmarł w połowie lat 80., no to został w ramach zasług dla polskiego ruchu konserwatywnego i w ogóle środowiska Ruchu Młodej Polski, ale zwłaszcza dla Tygodnika Powszechnego, pochowany na cmentarzu przy opactwie ojców benedyktynów w Tyńcu. Więc tam na tych cmentarzach naprawdę spotykają się różne postacie. Ja jak jestem w Krakowie, to odwiedzam na Salwatorze grób Karola Huberta Rostworowskiego, też na Salwatorze, na cmentarzu na Salwatorze grób profesora Feliksa Konecznego, ale można też na różnych katolickich cmentarzach w Krakowie trafić na takie postacie jak Henryk Krzeczkowski. No to rzeczywiście grubo. To myślę, że była po prostu kolejna odsłona, to o czym mówiłeś, Aleksander Hall, Marek Jurek, dzisiaj takie postaci jak Jan Pospieszalski, przez wiele lat związany z reżimową telewizją, dzisiaj tutaj robiący nam za opozycjonistę. On nawet ma swoją jednoczący Polaków, bo Polska jest jedna. Tak, jednoczący Polaków, mający swoją telewizję, Afirmacja TV, która, uwaga, dostała sowity sponsoring, sowite pieniądze z Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
No więc to wszystko najbardziej dla mnie groteskowy był wywiad, który przeprowadził pan Pospieszalski z następcą Ziobry, ministrem Warchołem. I tak ubolewają nad tym tutaj prześladowaniem lekarzy, jak zupełnie abstrahując, zapominając, kim był i jest minister Warchoł, że to właśnie jego formacja polityczna jest odpowiedzialna za te nadmiarowe zgony. Jego formacja polityczna doprowadziła do zamknięcia polskiej gospodarki. To właśnie z tego środowiska wychodzą prześladowania lekarzy. I no to wszystko jest bardzo słabe. Myślę, że trzeba wystrzegać się tego typu środowisk. No bo to są przećwiczone mechanizmy, które mają nas wprowadzić w ślepą uliczkę, skanalizować ten zapał i oddolne zaangażowanie Polaków. No i oczywiście dla przypomnienia, to już na zakończenie, jak już mówimy o Janie Pospieszalskim, no to nie sposób wymienić takich znanych nazwisk jak Witold Gadzinowski. Z Krakowa, tak. A także pani posłanka Siarkowska, bo to jest no dokładnie, jedno grono. No. Ręka ręka myje, noga nogę wspiera, przyjaciel przyjacielowi. To chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo Piotrze za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był. O, przepraszam, coś. Był pan doktor Piotr Rubas. Dziękuję bardzo, Piotrze. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie za uwagę, z Panem Bogiem. A Państwa zachęcam do zaglądania na nasze programy, które są na nowym kanale Centrum Edukacyjne na YouTubie, a także na naszych starszych kanałach na Rumble, na Bitshu, na CDA, na VK. No i oczywiście zapraszam na stronę cep-sklep.pl, a tam są do nabycia książki zarówno naszego wydawnictwa, jak i innych wydawnictw. Spośród książek to chciałbym Państwu polecić na przykład książki pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, Ministerstwo Spraw Obcych, czyli Polskie Sprawy w Cudze Ręce. Bardzo ciekawa, bardzo ważna książka. Również książkę o stosunkach polsko-żydowskich, Polska czy Polin, również ambasador Krzysztof Baliński. Ostatnio robiliśmy spotkanie, jest na naszym kanale relacja ze spotkania z Krzysztofem Balińskim. Polecam książkę, też ostatnio były tłumaczone na język polski wywiady z Michaelem Jonesem, amerykańskim publicystą, wydawcą, działaczem katolickim i takim prawicowym, który się głównie zajmuje stosunkami chrześcijańsko-żydowskimi. I moim zdaniem kilka książek, które napisał w tej sprawie, między innymi tu trzymam w ręku książkę i Michaela Jonesa Gwiazda i Krzyż, jest bardzo ciekawie w tej tematyce, te sprawy są poruszone. Wszystkie książki, o których mówię, są do nabycia w cep-sklep.pl. Polecam książkę Kościół u bram piekieł. Bardzo ciekawy podtytuł: Przyczyny i skutki dechrystianizacji Kościoła katolickiego. Czyli no, jest problem i ważne, żeby na ten temat rozmawiać, dyskutować. Wyszła też od niedawna również w sprzedaży u nas książka doktora Krzysztofa Trackiego Młodość Witolda Pileckiego. Jest to o tyle ciekawe, że nie zajmuje się tymi sprawami najbardziej znanymi z życiorysu rotmistrza Pileckiego, czyli aresztowanie, dobrowolne oddanie się w ręce Niemców i można powiedzieć wyjazd do Auschwitz, później ucieczka, konspiracja, powstanie warszawskie, wyjazd do Włoch i powrót do Polski, aresztowanie. Tu zajmuje się tym pierwszym okresem, a jako aneks do tej książki
chyba pierwszy raz w całości wydane są wspomnienia pióra Witolda Pileckiego obejmujące okres 1901-1940, czyli właśnie ten okres przed aresztowaniem i przed pójściem na ochotnika do Oświęcimia. Polecam też książkę Rewolta Marcowa, kończy się marzec, ale cały czas o stosunkach polsko-żydowskich i o rewolcie 1968 roku warto pamiętać, warto coś wiedzieć. Autor Jerzy Brochocki to jest pseudonim Ryszarda Gontarza i bardzo polecam tę książkę. Również książki Henryka Pająka. Tradycyjnie zawsze mamy kilka tytułów w naszej ofercie. Ponura prawda o Piłsudskim, czyli można powiedzieć podstawowa książka, dopóki będzie rządziła grupa rekonstrukcji historycznej sanacji, czyli PiS. Warto z taką literaturą się zapoznawać, ale nie tylko, później także. A także już klasyczna książka dotycząca masonerii, Bestie końca czasu. Henryk Pająk, Bestie końca czasu, bardzo dobra, bardzo ciekawa pozycja. No i muszę powiedzieć coś ze dwa słowa o naszych książkach. Seria jedynie, prawda, jest ciekawa, tam jest 7 książek, 2 to są książki Piłsudski i Sanacja z 2 pierwszych konferencji. Potem była konferencja na temat Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej, też ją bardzo polecam. Później 3 książki na temat II wojny światowej. To są te książki z mapą Gomberga na okładce. Wreszcie seria Gorące tematy. Tu są gorące tematy, co prawda jeszcze z XX wieku, ale to ma bardzo duży wpływ również na dzisiejszą politykę. Źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street. Pierre de Villemarais, autor tej książki, a także książka Hitler, założycielem Izraela. To jest autor niemiecki, Henneke Kardel. Bardzo serdecznie polecam. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe. Jeżeli chcą Państwo swoimi darowiznami wspierać rozwój naszego stowarzyszenia, nasze cele statutowe, czyli edukację, media, wydawnictwa, bardzo prosimy o wpłatę darowizn na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Z Panem Bogiem.